tylko kurde, że się to nie skruszyło. Tak? No czekaj, ja bym chciała taki jeden. No. Tylko gdzie on jest? Nie wiem, czy to można nazwać doświadczeniem. No, właściwie tak, nie? Bo cały czas czegoś doświadczamy, nie? Na przykład możesz nerwowo coś zupełnie namalować. Pod wpływem emocji. Ale nawet nie tej, że ty teraz jesteś w takiej emocji gniewu, tylko ta emocja tkwi w tobie, nie? I w pewnym momencie zrobisz tak nerwową kreskę z tej zajebistą, taką, jaką byś, nie wiem, jaką chciałeś zrobić dwa dni temu, nie? Ale zupełnie nie pamiętałeś tego stanu, albo zupełnie nie byłeś w innym klimacie, nie? Załóżmy jakieś tam sielanki. Mamy tu pracę w końcu jakąś przedstawiającą. Tak. Jest to stary obraz. Sprzed, nie wiem, 8, 9 może lat. No nie jest podpisany. No nie, jest no i to takie niedopatrzenie może. I wtedy człowiek malował przedstawiającą. Nazwę obrazu? Właściwie chyba to było społeczeństwo świńskie, mi się wydaje, że to był taki temat. Jak było Orwella. No, może w jakimś stopniu nawiązanie, a od tego obrazu mówię, że zaczęło się... Przygoda z mięsem. Może i to właśnie trochę ta przygoda, jak mówisz, z mięsem, a dwa, że znalezienie jakichś takich... uczepienie się może tej gamy kolorystycznej, bo w większości tych prac to przeważa róż, czerwień, biel i czerń, nie? Na tej zasadzie. No i co? No świnie też można powiedzieć, że no mięso, nie? Na tej zasadzie. Spytałeś o te plamy. To zupełnie, nie wiem, przypadkowe plamy. Tutaj gościliśmy kolegę i jemu się coś rozbiło, ochlapał. Ale na tyle jest ten obraz dla mnie tak jakoś mało ważny, że te plamy po prostu są. Ten obraz pewnie będzie kiedyś zamalowany, bo często maluję na starych obrazach. Jak potrzebuję, że akurat taki format, to jak znalazł, jest, nie szkoda, będzie. No i tyle co do tego obrazu. Okej. Można schować. Nie aż tak. Nie aż tak? Nie aż tak. No to mamy kolejny obraz. Jak tutaj mówimy wszyscy, że jest dość sporo zakurzony. Widać moje niechlujstwo w tym obrazie pod względem właśnie trzymania prac, że leżą w kurzu, leżą w tych rzeczach. Nie skupiam się za bardzo na tym, żeby je szanować. Tak jak mnie spytałeś na początku wywiadu, czy robię prace użytkowe. Na tej zasadzie, że ktoś coś kupi, ale wsadzi do ogrodu i tym podobne, czy zrobi sobie spółkę z tego, no pewnie by mi nie było jakoś tam szczególnie szkoda, ale jak na przykład daję komuś obraz, bo ktoś chce, a potem się dowiaduje, że nie powiesił, albo pod schodami leży, to wtedy trochę tak, wiecie, no nie fajnie, nie? I w tym obrazie widać następny mianownik między instalacjami a obrazami. Tu nadal jest ten rysunek w obrazie, ten drucizm, ale właśnie tutaj ta plama, ta i tutaj taka zanikająca. Obraz mają, znowu nawiązują do mięsa. Nie pamiętam tytułu. Ja nie wiem, z którego to jest roku, ale na pewno później niż te świnie. Jest datowany. Jest czy nie? Ma? Widzisz. No i o kolejne się kłania, że nie datuje i często nawet nie podpisuje pracy. No i co? No jest ciężkim obrazem. Nie tylko, że rama ciężka, ale ma wydźwięk dosyć taki ciężki. Jak to czarno, co sądzisz? To co przytłaczające, taki depresyjny. No zazwyczaj mam obrazy raczej mało miłe. Gama jest taka silnie ograniczona. No co też, no są kontrasty w kolorze, jak widać, ale o tu jest też faktura dosyć taka wyraźna, wynikająca właśnie z tego, że tam pewnie pod tym obrazem jest ze 3-4, może nawet nie wiem, 10, nie? Obrazów innych, nie? I w malarstwie lubię niechlujstwo. Wynika to z charakteru, że człowiek żyje w jakimś tam chaosie i w pewnym momencie próbuje okiełznać ten chaos. Czyli u mnie ten sposób malowania
polega na tym, że najpierw bardzo dużo się dzieje, a potem jakby to troszeczkę, wiesz, idę w kierunku jakiejś tam zaniku tego, tej przeważającej wielości. Szukam też, zazwyczaj chcę jakąś dominantę w obrazie. Nie lubię, gdy u mnie jest, wiesz, za dużo. Ale tendencje są takie, a nie inne. Okej. Orzeł polski. Można powiedzieć, że nawiązuje do orła, bo są wykorzystane i pióra. To są orle pióra, tutaj... Nie, to są jakieś chyba gęsie pióra, wydarte z poduszki. I tutaj ten materiał mi się kojarzy, może wam też, właśnie do takich czasów, jak byliśmy mali i godło, nie, polskie gdzieś tam było zawieszone. I ta czerwień, i ta ciężka kotara w jakimś takim, wiecie, pomieszczeniu, a za biurkiem jakiś tam, nie wiem, czy dyrektor i tym podobne, nie? Że taki, taka pseudodostojność, ale niekoniecznie. Nie? Chcesz mnie zapytać o coś, co do tej pracy? No nie wiem, to inspiracja to był orzeł, tak? Godło polski. W jakiś sposób tak, ale właściwie tytuł przyszedł później. Bardziej może zestawienie tych materiałów. A i trzeba bardzo uważać, i to jest już taka przestroga dla takich ludzi jak ja, że nie każdy materiał wytrzyma upał i w chwili, kiedy się użyje zamiast na przykład kleju, a zrobi się żelatynę i do tego się właduje jakieś organiczne rzeczy, a jest, tak mówię, ciepło, to potrafi się w tym zakocić robal i tym podobne. Miałam kiedyś taką pracę, trochę mniejszą i stwierdziłam, że żelatyna to będzie to. Niestety musiałam wyrzucić. No więc lepiej klej. Lepiej klej. Okej. Okay. Co to za praca? No to jest przykład tego, że jak zbierasz, to ci się coś przydaje. I tutaj mamy wykorzystane szczęki zwierzęcia. Muszle, patyki. Patyki pochodzą z wylanego Wisłoka. Zostały one wyzbierane, wysuszone i wykorzystane. Nazwa pracy? Nie pamiętam. Okej. Mamy? Kolejna próba będzie porządkowania chaosu. Tak? Tak. Właśnie tak. Nazwa obrazu? Miał nazwę, nie pamiętam. Co przedstawia? No właśnie przedstawię to, co widać. Zostawiam zawsze właściwie pole do interpretacji. Ktoś może powiedzieć, że takie pójście na łatwiznę, nie? Każdy może sobie namalować, co chce i jest to... Interpretuj sobie, nie? No ale właściwie po co komu to narzucać, że nie wiem, ktoś może widzieć tu słup, a w tle jakiś, nie wiem, palący się las, a ktoś może zobaczyć coś zupełnie innego. I wczoraj takie fajne słowa usłyszałam na wernisażu, na zasadzie, że próbujemy dać to, co najlepsze, nie? Że przemycamy siebie z tym, co robimy i w takiej może czasem niezrozumiałej sztuce na tyle to jest fajne, że nie trzeba jej rozumieć, właściwie... Czuć. Czuć, ale też no, chodzi o to widzenie, nie? Na tej zasadzie, że zbiera się, tak jak wcześniej ci mówiłam, to wszystko, a odbiorca właściwie wcale nie jest powiedziane, że musi się znać, ale to nie na tej zasadzie, że się wykorzystuje, że on nie zna, nie? Tylko właściwie najfajniejsze jest to, że on sam może coś tam sobie znaleźć dla siebie, nie? Nawet nie w całości obrazu, w jakimś tam centymetrze, albo po prostu nic dla siebie nie znajdzie i okej, nie? No.